Cześć, z tej strony Kamil, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dziś zagramy sobie w Battlefielda na mapce z najnowszego dodatku Naval Strike, czyli po polsku Bitwa na Morzu. Jest to mapka, z tego co pamiętam, Operacja Moździerz. Grał będę ponownie medykiem. A jako broni będę używał karabinu szturmowego dostępnego w tym dodatku, czyli AR-160. Jest to filmik, jest to runda akurat po następna, którą mogliście widzieć, znaczy nagrana po tej, co mogliście widzieć na kanale Uchada Playera. Niestety tamtej rundy, co grałem z Chadem, nie udało mi się nagrać, a tutaj całkiem dobry wynik mi poszedł. Niestety ponownie mi uciął kawałek filmu, czyli pierwszych 5 kili. Ten szósty, co widzieliście, to jeszcze się załapał, ale jest dużo takich filmów, co nie zapisuje mi się po prostu. Bardzo dobre rundy, ale niestety nie mogę ich zapisać. Nie chcą się zapisać. Zapisuje mi sprzed 45 minut na przykład. No te 12 coś, nie zapisuje mi 15 minut. Nie wiem, jakiś błąd. Mam nadzieję, że to się poprawi w aktualizacji do PlayStation. A kiedy ta aktualizacja będzie? Mogliście o tych aktualizacjach na przykład usłyszeć kogo? U Forevera bodajże? Chyba u Forevera jest coś wspomnienie o tej aktualizacji. No, znajdziecie link do jego kanału w opisie, tak samo jak do Chada Playera. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć o tej broni? Karabin AR-160. No, zabijał mi tak średnio, może bym powiedzieć, już 5 gwiazdek ponad nim mam. Zabijał mi tak średnio, do rundę wcześniej odblokowałem pakiet bojowy do niego. I tam dostałem ten celownik HD, nie pamiętam, 33? Nie pamiętam teraz tej nazwy. HD coś tam, w każdym razie, i potrójny laser, założyłem to i muszę wam powiedzieć, zauważyłem dużą różnicę. Nie wiem, może to była jakaś różnica spowodowana ludźmi, którzy tutaj grają, ale naprawdę zaczął mi zabijać, to bardzo dobrze. Się bym pokusił, że to jest, mogła być jedna z lepszych broni, ale chyba się nie znajdzie w tym moim ulubionym setupie. Akurat dzisiaj nagrywałem coś materiałów do tego, już parę mam do najlepszej broni, jeszcze muszę tak co najmniej po dwa materiały, żeby to coś, cokolwiek sklecić, cokolwiek zrobić. Co mogę powiedzieć o mapce? Jak na dominację, troszkę duża mi się wydaje ta mapka. Co bardzo fajne, dwie jest. Ta jest Zagubione Wyspy i druga jest. Nie Narusza Strike, tylko. Kurde, wyleciało mi teraz z głowy. A Łamacz Fal, tam gdzie jest ta łódź podwodna. To na dominacji te mapki są bardzo fajne. Chociaż nie mogę, że. Bitwa o Spratley też nie jest zła, tylko troszkę za duża, dużo biegania i te wieże. Te wieżyczki to tam po bokach mapy na plaży. Też są troszeczkę wkurzające ze względu na przesiadujących tam snajperów. Ale powiedzmy troszkę o tej mapie. Jak widać, tutaj na szczycie jest zamek czy jakiś fort. Nie wiem, jak to nazwać. Z podziemiami. I jedna część mapy jest pod górę. Jeżeli by to był jakiś mały podbój, że to by było troszkę ciężko pod górę niby atakować. No w sumie tak jest na szturmie, no to sami wiecie, jak jest. Raj dla snajperów. O, tutaj następny. Poległy. Ale tutaj muszę powiedzieć, gram tutaj z Krześkiem. Już dołączył do mojego klanu, jak was również zachęcam do dołączenia do wspólnej gry. Przypominam, gram na PlayStation 4. A jakby ktoś
chciał grać, dołączyć z innych platform, to również zapraszam. Z PC-tów mam parę osób, tam w klanie jest. Mam nadzieję, że się w końcu zorganizują. To taki mały apel do was. Do tych ludzi, co jesteście w moim klanie i gracie na innych platformach, zorganizujcie się jakoś i starajcie się grać jakoś tak razem, powiedzmy. 5-5 z kolei się mija. No. Zabity. Tutaj gdzieś koleś, jakiś snajper siedział. Z tego co pamiętam. O, coś słyszałem. O, był koleś. Nie wiem, czy to był nasz, czy nie. Oj, znowu się zaciąłem. Nie wiem, co mówić. Widzicie, że przejmuje punkt. Ktoś do mnie strzela. Tylko nie wiem skąd, gdzie i jak. O, tutaj Grzesiek mi podpowiedział, gdzie był. I moździerz. I był. Moździerz. O, jeszcze ktoś z granatów tutaj ciupie. Mi się wydaje. Jest to. Grzesiek go dojechał, ale nie będzie mi podniósł, bo pewnie moje zwłoki gdzieś zjechały. No, pewnie. Znowu na A jesteśmy. I walimy z działa. No, przy okazji mogę powiedzieć, że jeżeli zabijecie z tego działa, z któregoś z tych dział, odblokujecie trofeum. A, to jest, no, w łatwy sposób można zrobić, ale... Jeżeli się umówicie, bo to działo ma strasznie duży ten opad kuli, więc na maksimum podniesionym, akurat porównuję do tej mapy, do B, do B, nie wiem czy doleci. Myślę, że dolatuje. A i tutaj się, nie wiem co tu będzie, zabiłem się z nim, czy się nie zabiłem. No i apteczka mi zjechała. Akurat mnie zniknął mi z oczu koleś i snajper kolejny i znowu się rodzę na, nie wiem, strasznie tutaj często się rodziliśmy na tym A. No i zjedz kolejny zabity. Reanimacja. Po prawej biegnie jakiś mój przeciwnik. Nie wiem, że go nie widziałem. Mam nadzieję, że tutaj mnie nikt nie ściągnie. Nie pamiętam już tego materiału, jak tam było dokładnie. Trzeba uciekać. Nie będzie. Jeszcze minutka. To jest końcówka materiału. Więc jeżeli wam się podobało, lajkujcie, komentujcie, to zachęca mnie do dalszej pracy, motywuje. I oczywiście, jeżeli jesteście pierwszy raz widzicie mój film, zasubskrybujcie. Na razie, cześć. Wynik zobaczycie na końcu. Mogę powiedzieć, że było całkiem nieźle, jak na panujące lagi. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć. Na razie, cześć.